Parę już przed ciekawych pojawiła się cała drużyna eventowa Trailblazers. Nie czekali z niczym, wszystkie karty dali nam od razu. Son, Leo, Kubo otrzymali niedawno Player of the Month, a teraz otrzymają kartę specjalną. Ciekawa decyzja ze strony EA. Doczekaliśmy się i wreszcie zdecydowało się dodać do SBC ciekawą paczkę. Mega paczka niewymienna, możliwa do zdobycia. Świetny odbiór SBC o ikonę Blon, a co za tym idzie, segmenty wysokie poleciały w kosmos. Siema, witam was ten wtorek. Osoby od przecieków naprawdę się pospieszyły, skoro już w poniedziałek dostaliśmy wszystkie karty, które mają znaleźć się w ramach drugiej drużyny eventowej. Dlatego zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo codziennie o 6 rano macie tutaj takie materiały i zaczynajmy. Zacznijmy od tych przecieków. Słuchajcie, Leo ma otrzymać kartę pioniera w nadchodzącej drużynie eventowej numer 2. Następnie ma być to Marquinhos, wszelkie przecieki tu pochodzą od Food Sheriffa. Kolejno ma mieć Harry'ego Kane'a. Następnie Smith, która już wcześniej była zapowiadana, nawet przed pierwszą drużyną, jeden z pierwszych przecieków pojawił się właśnie odnośnie karty Amerykanki. Następnie mamy Ward-Prowsa, który jest dobrze znany z tego, że ma power shota na karcie głównej i ma tym PlayStation Plusem, więc ciekawe jak będzie wyglądał w tym przypadku, jaki PlayStation Plusem mu dadzą, bo właśnie powinna pójść jakaś tutaj podmianka. Następnie mamy Cancelo, który już też ma informa w tej edycji, ale teraz otrzyma kartę pioniera. Mamy Sona, który również jest znany w tej edycji, że ma informa oraz Player of the Month'a, więc to będzie trzecia karta specjalna właśnie Koreańczyka. No i mamy kartę, na którą wiele osób mogło czekać, czyli Cristiano Ronaldo, który ma pojawić się w wersji eventowej. No i druga drużyna co prawda wygląda dobrze, ale na pewno nie tak świetnie jak pierwsza drużyna. Należy jednak pamiętać, że w przypadku RTTK też nam się wydawało, że tak będzie, a następnie te karty zostały bardzo mocno podkręcone. Sytuacja wygląda tak jednak, że te karty są bardziej w kwestii jakby informa, nie są to duże upgrade'y overallowe. No i sam zamysł tych kart. Poznaj pionierów, gwiazd dotychczasowego sezonu, które przebiły oczekiwania i zdominowały mecze, będąc z nich prawdziwymi iskrami. No i dlatego prawdopodobnie to grafika od Donka, że te karty, które jeszcze niedawno miały ci zawodnicy, którzy niedawno mieli karty Player of the Month, otrzymają teraz karty eventowe. W jednej strony nie ma tutaj logiki, z drugiej sama koncepcja, że to właśnie oni najlepiej grali w ostatnim czasie, jeśli chodzi o realne rozgrywki, ma jak najbardziej logikę, chociaż w mojej opinii EA mogło wybrać innych zawodników, co nie zmienia faktu, że inni zawodnicy, może słabsi, może mniej medialne nazwiska, gorsi w FIFA, mogliby tyle paczek nie sprzedać. W SBC natomiast ma pojawić się ta piłkarka Olympique Lyon, więc nie będzie raczej to SBC z wielką historią, pomimo tego, że na karcie podstawowej ma 4-5, jeśli chodzi o gwiazdki. Natomiast obstawiam, że to jest bardziej niedzielne SBC i pozostaje nam czekać, kogo EA będzie chciało nam dać do wyzwań budowania składu w piątek, czyli wtedy, co dostaliśmy ostatnio Rodrigo. Kategoria większa po prostu tych wyzwań budowania składu, jeśli chodzi o zawodników. Tak wygląda cała drużyna numer 2. Pod kamerą tu wam na chwilę usuwam, jest Mahrez. Natomiast zawodników, których nie widzieliście, są ciekawi, jest na przykład Robertson, Brand, Danilo. No i oprócz tego trochę kart niżej ocenionych, którzy raczej tutaj jakiejś wielkiej historii stanowić nie będą. Pozostając jednak w kategorii SBC, wczoraj dostaliśmy konkretną ikonę Laurent Blanc, który pojawił się właśnie w wyzwaniu budowania składu. Ta karta lata od kilku dni po Twitterze. Jeśli chodzi o samą kartę, jak najbardziej bardzo fajna i bardzo dobry odbiór społeczności, co już wam pokażę. Natomiast składy tutaj możecie zobaczyć: 8-0, 8-4, 8-5, 8-8 oraz 86. Całkowity koszt tego wyzwania to 420 tysięcy monet, czyli mniej więcej tak, jak wycenialiśmy go po przeciekach, czyli tyle, co chodził realnie na rynku, ale oczywiście trzeba brać pod uwagę, że segmenty bardzo mocno urosły. Możecie tu nawet zobaczyć odbiór tego wyzwania. 82 lajki w górę, jeśli chodzi o procentowo, oraz 18 w dół. To jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o takie wyzwanie, to jest naprawdę dobry odbiór całego wyzwania. No i segmenty. Segmenty zareagowały tak, że w chwili obecnej 90 zamykają widełki, jeśli chodzi o Benzemę oraz Kane'a. Lewandowski ma wyższe, więc potencjalnie mógłby jeszcze coś rosnąć, o ile tak dalej to będzie wyglądać. 89 na konsolach wyginęły. Jedyne, które zostały, to karty typu Ter Stegen oraz Morgan, które nie mają ograniczonych widełek, a 88, które wczoraj po godzinie 19 po 23-23,5 dało się zgarnąć, idą w stronę 26. Zobaczymy, do kiedy będzie taka tendencja. Ale patrząc na ostatni po prostu okres EA, no to naprawdę, o, tu nawet macie 4 wyzwania: Leo, Son, oczywiście Leo nie tak opłacalny, ale sam Son, sam Rodrigo, sam Blon, jeszcze Hero, więc naprawdę przepalają i wypalają mocno te kluby, a tych trzech zawodników jak najbardziej właśnie celuje w te najwyższe segmenty. No i kończąc tą zakładkę wyzwań budowania składu, z pozytywnych rzeczy dostaliśmy wyzwanie pionierów numer 2, czyli zaczęli wreszcie dawać nam jakieś SBC poza ważnymi meczami, gdzie możecie zdobyć jakąś spoko paczkę, bo tak naprawdę zdobycie jest tutaj mega paczka. No i patrząc na koszt tego wyzwania 6000 monet, który może nie być do końca idealnie oszacowany z tego powodu, że po godzinie 19 te ceny bardzo wyskoczyły i niektóre karty z dobrych narodowości, z dobrych lig chodziły po 2000-3000 monet, a niektóre jeszcze więcej. Chociaż wiadomo, jeśli poczekacie z takim wyzwaniem, to zrobicie je później dużo taniej, a pewnie wielu z was ma też karty w klubie. Zrobiłem to SBC o mega paczkę, ale niestety nie trafiłem nic. Na SharePlayach widziałem chyba 10 czy 12 takich paczek, powiedzmy, i też zbytnio nie było dobrego dropu, więc wiadomo,
dali coś fajnego, nie jest to drogo, ale też nie każdemu odda, co dobrze doskonale znacie pewnie po tym, jak oddawały te wszystkie paczki za sezony. A jakby tak wspomnieć o rynku, to w sumie nie ma ani tragedii, ani nie jest jakoś wyśmienicie, to znaczy rynek chyba raczej stabilizuje, nie zaobserwowałem jakichś wielkich wzrostów. Oczywiście, pomijając segmenty takie jak RTTK, gdzie Modricia po 220 dało się zbierać, a Lewandowskiego po 380, ale to były bardzo oczywiste inwestycje, no bo skoro to są karty dynamiczne, a Liga Mistrzów nadchodzi, to były najlepsze inwestycje i najbardziej bezpieczne. Widać to też na przykład po DePaulu, który mył mimo wszystko, że w piątek po 220, to nadal rośnie. Więc można powiedzieć Machado po 14 tysięcy mole. Można powiedzieć, że ogólnie tendencja tych kart jest cały czas rosnąca i nieważne, czy niektóre drużyny mają na przykład porażkę, czy jak to wygląda, i tak trochę rosną, a karty, które mają lepszą historię spotkań lub są z drugiej drużyny, radzą sobie po prostu fenomenalnie, szczególnie Modric oraz Lewandowski, chociaż Modricowi wiadomo, Rodrigo bardzo mocno pomógł, ale patrząc na karty złote, wiadomo, wszystkie, które były segmentowe, bardzo mocno powstawały. Miałem jedną Morgan kupioną jeszcze bardzo dawno, trzymałem ją w składzie, była w pewnym momencie po około 30, może nawet 25 tysięcy monet, w chwili obecnej jest 50, mam ją po 70, więc sobie pograłem i mam nadzieję, że jeszcze urośnie z 5, może 6 tysięcy monet, byłoby wyśmienicie, ale zobaczymy, jak ta tendencja rynku też będzie wyglądać. Ogólnie można powiedzieć tak, te wszystkie SBC bardzo mocno napędzają rynek, zobaczymy, ile osób dzisiaj we wtorek oraz w środę będzie robić wyzwania, ale cały czas w tle ludzie wykonują wyzwania, a tak naprawdę dosypu nie ma, przynajmniej do czwartku. Tak szybko w temacie ewolucji. Wczoraj skończyła się ta ewolucja brązowa, gdzie mogliście sobie zrobić z karty brązowej o maksymalnej ocenie 64, wiadomo, kartę ewolucyjną bardzo dobrą na środkowym pomocniku i nie dostaliśmy nic w zamian, więc ciekawe, jaki do tego podejdzie, czy da nam coś cokolwiek tutaj po prostu innego, bo na dobrą sprawę te dwie ewolucje kończą się za 8 dni, natomiast te ewolucje, ta jest jeszcze 16 dni, a założyciel jest jeszcze 59. Ogólnie zapowiadali, że dostaniemy 12 ewolucji w pierwszym sezonie, a w chwili obecnej dostaliśmy 8, więc ciekawe, jak ostatecznie do tego podejdą. Brązowa po prostu zniknęła, a na jej miejsce nie pojawiło się nic innego. Obecna drużyna eventowa prawdopodobnie najtaniej będzie w piątek. Wiele osób może zdecydować się w piątek szybko skończyć ligę weekendową i otworzyć przed godziną 19 z myślą o Salahu, o Mbappé, o Griezmannie, o Hansen, no bo mimo wszystko ta druga drużyna eventowa zapowiada się gorzej. Oczywiście mamy Smith, Sona, Ronaldo, ale Ronaldo też nie będzie kosztował pewnie tyle co Mbappé czy Salah. Zobaczymy oczywiście, jak ostatecznie ta cena będzie się kształtować, ale cena wyjściowa karty złotej, no to w tym momencie jest w sumie foder. Więc przechodząc ogólnie do tego wszystkiego, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w piątek. Może sporo osób otwierać paczki, może sporo osób zdecydować się szybciej skończyć ligę weekendową i jeszcze zdążyć podczas tej drużyny spróbować swojego szczęścia, chociaż wiadomo, jak ciężko jest coś trafić. I te karty tańsze mogą być naprawdę ciekawe do inwestycji i z takiego przedziału nawet do 100 tysięcy monet, Mkhitaryan, Di Lorenzo, czy na przykład z mini drużyny Gaja, może Mitoma, gdyby mocniej spadł cenowo, bo to jest mini drużyna, mogą być jak najbardziej ciekawe, ale wiadomo, do tego czasu jeszcze jest sporo czasu. No taka prawda, możemy sobie na spokojnie poczekać. Obecnie RTTK rosną, segmenty jak najbardziej są bardzo wysoko, no i zobaczymy, co jej nam przygotowało. Mam nadzieję, że może wleci jakaś rozbudowa, nie wiem, 2x84+, albo coś w tym stylu, może takie coś rzucą do SBC, no i wtedy jeszcze te 85 coś urosną. Na razie segmenty chyba nie będą spadać, ale w stronę kolejnego weekendu, do piątku, nie widać jakichś bardzo mocnych SBC w przeciekach, więc zobaczymy, jak i do tego podejdzie. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia jak codziennie o 18 na Twitchu oraz jutro o 6 tutaj na materiale. Siema!